Dzień dobry. Z całą pewnością wszyscy Państwo dziennikarze czekacie przede wszystkim na komentarz polityczny do tego, co w tej chwili dzieje się w Sejmie. Taki komentarz oczywiście z moich ust padnie, ale pozwólcie, że najpierw postaram się zrobić to, po co poszedłem w ogóle do polityki, czyli spróbować z powrotem oprzeć ją na prawdzie. Na tym, co proste i oczywiste, a o czym w całym tym rozgardiaszu, który fundują nam nasi rządzący, zapomnieliśmy. Pierwszymi osobami w państwie nie są dziś prezydent, posłowie, ani wicepremier, ani prezes największej partii. Pierwszymi osobami w państwie są dzisiaj ci, którym fizycznie zawdzięczamy to, że jeszcze żyjemy, fizycznie zawdzięczamy to, że wszyscy dzisiaj jeszcze nie jesteśmy pacjentami jednoimiennych szpitali zakaźnych. Pierwszymi obywatelami Rzeczpospolitej, najważniejszymi bohaterami dzisiejszego dnia są lekarze, pielęgniarki, diagności, ratownicy medyczni, sanitariusze, kierowcy, salowe, ci wszyscy, którzy na pierwszej linii frontu walczą dzisiaj z tym, walczą z koronawirusem tak, żeby nie zdezorganizował Polski i naszego życia kompletnie. Warto zadać sobie pytanie, czy w sytuacji, o której wiemy, że 17%, takie dane pojawiły się wczoraj, zakażonych koronawirusem w Polsce to lekarze, w której pracownicy ochrony zdrowia. Jeżeli wiemy, że prawie 5 tysięcy pracowników ochrony zdrowia pozostaje dzisiaj w kwarantannie, jeżeli wiemy, że kolejne szpitale wyłączane są z użytkowania w całości albo częściowo, borykając się z bardzo poważnymi problemami kadrowymi, ze względu na to, że lekarze, pielęgniarki, pracownicy administracyjni, diagności zostali zakażeni wirusem, to słyszymy przecież, co stało się w szpitalu w Grójcu. Słyszymy, co dzieje się w szpitalu brudnowskim, gdzie mamy prawie 80 zakażonych. Słyszymy o tym, co jest w Wodzisławiu Śląskim, gdzie stwierdzono 20 przypadków zakażenia wśród pracowników szpitala i 20 kilka wśród pacjentów. Co się dzieje w Gryficach, w Nowym Mieście nad Pilicą. Ten kazus szpitala w Grójcu, w którym nie przestrzegano procedur i doszło do bardzo rażących zaniedbań w zakresie też od strony administracyjnej, jest tutaj koronnym przykładem. Ale to nie procedury są dzisiaj głównym problemem. Problemem dzisiaj jest dostępność środków ochrony biologicznej, zwykłych masek, których potrzebują FFP2, FFP3, pracownicy ochrony zdrowia, kombinezonów jednorazowych, rękawiczek, wszystkich tych rzeczy, które mają, a które oszczędzają na czarną godzinę w państwie, które jeszcze do niedawna mówiło, że jest jednym z najbogatszych i najlepiej zarządzanych w Europie. Przeczytam tutaj słowa męża jednej z pielęgniarek warszawskiego szpitala. Oni sami już się nie mogą wypowiadać, bo zamknięto im usta, grożąc zwolnieniem z pracy, co obserwowaliśmy w ostatnich dniach. Personel medyczny będzie więc trzebiony dalej. Walczy, bo co ma robić? Ale nigdzie nie kryją się kolejne pułki lekarek i pielęgniarzy, których można by posłać na front. A ci, którzy na froncie są, walczą gołymi pięściami. Traktowani, nazwijmy to po imieniu, jak mięso armatnie. Mówimy tutaj o ludziach, którzy narażają swoje życie i swoje zdrowie dla naszego życia i dla naszego zdrowia i dla tych polityków, którzy dzisiaj znajdują czas, żeby od rana przesuwając już kilkakrotnie start posiedzenia Sejmu, marnować energię, czas i nasze wspólne pieniądze na to, żeby dyskutować o tym, jak utrzymać się przy władzy przez najbliższą kadencję. Czy minister zdrowia zdaje sobie sprawę, ile pielęgniarek, ilu ratowników dzisiaj znajduje się w trudnej sytuacji ze względu na formę zatrudnienia, w jakiej się znajduje? Przecież to ludzie, których często wypchnięto na samozatrudnienie, których często zatrudnia się na tak zwanych umowach śmieciowych. Co będzie działo się z nimi, kiedy trafią na kwarantannę? Co będzie działo się z nimi, kiedy nie będą mogli świadczyć pracy, a w związku z powyższym otrzymywać wynagrodzenia? To jest fundamentalne pytanie, które dzisiaj powinniśmy sobie zadać. Czy my, państwo, działając przez swoich polityków, swoich przedstawicieli, wysyłając dzisiaj to dobre porównanie żołnierzy na front, nie wysyłamy ich bezbronnych, nie wysyłamy ich bez podstawowych środków ochrony, każemy im ryzykować życie swoich i swoich bliskich. Nie dość tego, że wypełniają przecież misję, która służy nam wszystkim, to jeszcze mają w związku z tym ryzykować swoje życie bardziej niż to potrzebne. Lekarka, która napisała do mnie wczoraj, pisze: proszę sobie wyobrazić, że aktualnie pełniąc 24 godziny dyżur, mam jedną maseczkę chirurgiczną, która powinna być wymieniana co godzinę lub po każdym pacjencie. Wprawdzie nie pracuję w szpitalu jednoimiennym, ale pełnię dyżury w dużym mieście wojewódzkim, 200 tysięcy mieszkańców. Kupujemy maski, przyłbice, kombinezony za własne pieniądze. Na oddziale jest jeden zestaw z kombinezonem, ale mamy go ubrać, jeśli to będzie naprawdę niezbędne. Boję się o swoje zdrowie i życie. Boję się, że gdy przyjdzie naprawdę kryzysowy moment, na szali stanie moje życie. Tak jest w wielu szpitalach w Polsce. Nie mamy nawet masek chirurgicznych. Gdy widzę maseczki FFP3
o których marzymy, na czole polityka w Sejmie, to łzy cisną się do oczu. Gdy słyszę, że każdy Polak dostanie maseczkę przed wejściem na wybory, a aktualnie w szpitalach nie ma nad czym pracować, to łzy cisną się do oczu. Gdy widzę całą tę telewizyjną propagandę nie mającą nic wspólnego z rzeczywistością, łzy cisną się do oczu. Gdy słucham podawanych statystyk zgonu, która stała od kilku dni, a koledzy piszą o kolejnych zgonach na ich oddziałach, łzy cisną się do oczu. To jest, proszę Państwa, rzeczywistość, z którą się dzisiaj mierzymy. Ile jeszcze wytrzymamy w tak zarządzanym państwie, w tak prowadzonej walce z epidemią? 2, 3, 4 tygodnie, kiedy zabraknie nam tych, którzy tę walkę w naszym imieniu powinni toczyć? Proszę pozwolić, że na koniec odwołam się jeszcze do jednego świadectwa, do jednego głosu, który otrzymałem. To pisze polska pielęgniarka, ratowniczka medyczna, która pracuje we Włoszech. Dzwonię codziennie do rodziców, rodziny, ich przyjaciół, by ich uspokoić. I słucham tego, co im nasz rząd szykuje, to krew mnie zalewa ze wszystkich arterii. Jak można tak bezmyślnie narażać własnych rodaków na śmierć? Jakim prawem ci mieszkańcy pałaców prezydenckich, premierowskich upierają się jak osioł na swoim, zamiast odwołać wybory, matury, egzaminy ośmioklasistów? Dla idei? Dlaczego społeczeństwo karmione jest obrzydliwymi kłamstwami o doskonałym przygotowaniu do pandemii, a moje koleżanki i koledzy po fachu są załamani brakiem podstawowych rzeczy? Piszę też o tym swoim doświadczeniu włoskim. Przede wszystkim nikt nie zamyka nam tu ust pod groźbą kar i zwolnień. Skoro rząd nie umie pomóc, to niech przynajmniej nie przeszkadza. Czy ktoś z nich zastanowił się, jak wyglądają oczy osoby, której muszę powiedzieć, że za chwilę zostanie zaintubowana, że wsadzą przez gardło do tchawicy rurkę, która uniemożliwi mówienie czy jedzenie, ale da szansę, czasem naprawdę znikomą, na przeżycie? I ten pacjent ci mówi: ale proszę pani, może mi pani poszukać telefonu w kurtce, bo chcę nagrać wiadomość dla żony i dla dzieci? Patrzysz na monitor, saturacja nie idzie wyżej niż 65 i wiesz, że jest już bardzo, bardzo źle. Bierzesz do ręki swój telefon i nagrywasz. Później wychodzisz z pracy i masz dość. Ale przynajmniej mam psychologa w pracy, który nam pomaga. Mam koordynatorów, którzy dwoją się i troją, byśmy mieli wszystko, czego trzeba. Mam dyrektora szpitala, który co najmniej raz dziennie przychodzi, by zapytać, jaka sytuacja. Nikt od nas nie wymaga ciszy, bo się statystyki popsują. A jak traktowany jest personel medyczny w Polsce? Bo stołek? Bo władza? Czy jest coś ważniejszego od życia? Od ratowania jednego ludzkiego istnienia? Bo jakiś Kowalski ze wsi pod Białymstokiem czy Nowakowska z Koszalina jest mniej ważna od tych szaleńców? Może i dla nich są nikim, ale dla kogoś mogą być całym światem. Dlaczego pozwoliłem sobie zająć Państwu czas, odczytując te świadectwa? Dlatego, że ktoś to musi zrobić. Dlatego, że w polskiej polityce musi się wreszcie pojawić głos tych, nie tych, którzy będą teraz decydowali o tym, czy zapewnić sobie władzę na jeszcze parę lat, czy nie, ale tych, których ta władza realnie dotyczy. Polscy politycy, w ogóle politycy, to są ludzie, którzy dostają do ręki nie legitymacje poselskie czy senatorskie, ale dostają do ręki ludzkie życie i śmierć. I ta epidemia jest doskonałym czasem, żeby sobie o tej odpowiedzialności przypomnieć. Ja pracowałem jakiś czas w służbach ratunkowych. 8 lat prowadziłem fundacje, które zajmowały się udzielaniem pomocy w 13 krajach świata i wiem doskonale, że w sytuacji kryzysowej oszczędza się energię. Energię, czas i środki rzuca się na pierwszą linię frontu do załatwiania najpilniejszych spraw. Czy naprawdę najpilniejszą sprawą jest dzisiaj premierze Morawiecki, prezydencie Dudo, ministrze Szumowski, wicepremierze Gowinie, układanie waszej układanki, kiedy wreszcie minister Szumowski zechce zezwolić swoim kolegom z Porozumienia na to, żeby wywarli realny wpływ na przełożenie wyborów. Apeluję do rządzących o to, żeby się urealnili. Apeluję do posłów, żeby przestali urządzać ten teatr polityczny, w którym grają dzisiaj od rana, tylko zajęli się tym, co naprawdę ważne. Tym, czy za 3 tygodnie w Polsce będą jeszcze lekarze, pielęgniarki, diagności i sanitariusze gotowi świadczyć nam pomoc, kiedy ta liczba stwierdzonych zakażeń będzie rosła tak, jak rośnie od wczorajszej doby. To jest pytanie, przed którym dzisiaj stoi Polska i to jest nasza racja stanu. Nie ma innej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Prosimy o pytania. Jeżeli można, przed chwilą wicepremier Jarosław Gowin ogłosił, że składa projekt zakładający przedłużenie kadencji prezydenta Andrzeja Dudy o 2 lata, bo 10 maja według Porozumienia wybory nie mogą się odbyć. Co pan na to? Zgadzam się z tym, z tą tezą Jarosława Gowina, która głosi, że 10 maja wybory nie mogą i nie powinny się odbyć, bo będzie to zwyczajnie niemoralne, to będzie nieprzyzwoite, to będzie wreszcie nielegalne. Natomiast nie wiem, dlaczego mielibyśmy wydłużać teraz kadencję prezydenta właśnie o 2 lata. Wicepremier Gowin użył sformułowania, że wtedy powinno już być bezpiecznie. Skąd to wie? Czy wie, że wtedy z całą pewnością nie będzie kolejnej epidemii, nie staniemy przed kolejnymi problemami? A może wtedy będzie powódź? A może będzie inna klęska żywiołowa? Wielka susza szykuje się w Polsce już w tym roku. Nie ma co kombinować.
Nie ma po co kombinować nad zmianą konstytucji, wystarczy oprzeć się o tę konstytucję, która jest. A ona bardzo wyraźnie mówi, jak wygląda wprowadzanie w Polsce stanu nadzwyczajnego i jak wygląda stan nadzwyczajny. Mamy jasny przepis konstytucji, mamy w Polsce stan nadzwyczajny i mamy przesłanki do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, wbrew temu, co mówi minister Dworczyk i inni przedstawiciele rządu. One są oczywiste i rzucają się w oczy każdemu, chyba poza tymi, którzy poruszają się po Warszawie limuzynami w konwojach. To jest jasne, że mamy stan nadzwyczajny. Wprowadzając stan nadzwyczajny, konstytucja przystępuje do pracy i mówi nam, że wybory powinny się odbyć, jeżeli wprowadzimy stan klęski żywiołowej, za około 4 miesiące. A więc nie rozumiem tej układanki. Nie rozumiem, po co ona jest. Tym bardziej, że wicepremier Gowin ma pewnie świadomość tego, że nie uda mu się zbudować poparcia na opozycji, a przynajmniej wydaje mi się to mało prawdopodobne dla tego typu rozwiązania. A więc okaże się, że próbował zrobić coś i jakiś dobry krok w stronę Prawa i Sprawiedliwości. Opozycja mu to uniemożliwiła, a więc będzie mógł z czystym sumieniem głosować przeciwko powszechnemu głosowaniu korespondencyjnemu 10 maja. Tylko po co ten taniec do muchy? Po co to drapanie się lewą ręką za prawe ucho? Po co to zastanawianie się i kombinowanie, kiedy tu jest wszystko jasno napisane? Nie mam pojęcia. Może po to, żeby zostać w tej koalicji. Ja mówię, szanuję odwagę wicepremiera Gowina, że był w stanie przeciwstawić się temu pisowskiemu walcowi i tej obsesji, którą prezentuje Jarosław Kaczyński razem ze swoimi najbliższymi współpracownikami. Ale dobry kierunek, ale z całą pewnością nie ta metoda. Wicepremier apeluje do wszystkich posłów klubów, żeby podpisali się pod tym projektem. Jak opozycja powinna się zachować? Tak jak powiedziałem, nie ma żadnych podstaw do zmiany konstytucji. Jak zaczniemy teraz dłubać w konstytucji, to może się okazać, że zostanie opozycja znowu ograna przez Prawo i Sprawiedliwość, tak jak już wielokrotnie była ogrywana. Proszę sobie popatrzeć na głosowania nad Sejmem tabletowym, które się dokonywały nie tak przecież dawno. I zostanie wykiwana i zostanie przy tej okazji do konstytucji wpisane coś, czego ona się może kompletnie nie spodziewać. Nie ma po co ruszać tej bomby atomowej, jaką jest zmiana konstytucji. Poza tym proszę pamiętać, że zmiana konstytucji to nie jest prosty proces. Tu są terminy, które trzeba zachować. Wicepremier Gowin mówi o tym, że udałoby się wszystko zrobić. 7 Sejm uchwala, 8, bo tu musi być 30 dni, 8 Senat, 9 Prezydent. A co jeśli Senat zdecyduje się to przetrzymać? A co jeśli Senat przetrzyma to do tego momentu, do którego może to przetrzymać? To ktoś to dzisiaj policzył, o ile dobrze pamiętam, Piotr Trudnowski, i wychodzi na to, że ta zmiana konstytucji wejdzie w życie na kilka dni przed końcem kadencji Andrzeja Dudy. Jak wtedy przeprowadzić wybory? Co, będzie bez królewie? Mamy proste rozwiązania, nie kombinujcie. Odwołajcie się do konstytucji, sprawy są jasne, proste i oczywiste, nie ma co nad nimi deliberować. A ta sytuacja może świadczyć o tym, że dochodzi do jakiegoś rozłamu w obozie Zjednoczonej Prawicy? Ewidentnie doszło do różnicy zdań. Czy dojdzie do rozłamu, to zobaczymy po tym, co moim zdaniem nastąpi. Czyli jeżeli spełni się ten scenariusz, o którym mówię, że opozycja nie podpisze się pod propozycją Jarosława Gowina, to na pewno na tapetę wróci kwestia tego pomysłu powszechnego głosowania korespondencyjnego. To się pewnie okaże jakoś w przyszłym tygodniu. No i wtedy będzie ten rzeczywisty test odpowiedzialności i przyzwoitości dla posłów Porozumienia, bo podpisać się pod takim horrendum legislacyjnym, pod taką wrzutką, pod czymś, co wyklucza z wyborów taką rzeszę Polaków, co czyni je tak niesprawiedliwymi i niepowszechnymi i niemożliwymi do przeprowadzenia i narażającymi życie pracowników Poczty Polskiej i jeszcze wiele innych epitetów, mógłbym to powiedzieć, to będzie naprawdę duży test. I mam nadzieję, że oni go zdadzą. Co do tej zmiany konstytucji, nie sądzę, aby nastąpiła. Z matematyki sejmowej to wynika. Musiałby się na to zgodzić PSL i Konfederacja razem. Platforma już z przecieków wiemy, że chyba się na to nie zgodzi. Natomiast, wie pan, dla mnie to jest wszystko po prostu rzecz, która mi się naprawdę w głowie nie mieści. Może jeszcze za mało przeżyłem w tej polskiej polityce, ale jak widzę ludzi, którzy umierają, którzy nie mogą się doprosić testów na COVID, widzę to, co piszą codziennie i alarmują lekarze, pielęgniarki i inni. Zastanawianie się teraz nad tym, jakiego tu podwójnego Nelsona założyć, żeby i cnoty nie stracić i rubelka zarobić, żeby się jednak okazało, że może uda się przepchnąć tę kadencję, a tutaj nie straszyć i nie denerwować Jarosława Kaczyńskiego, a może jednak zostać w koalicji, a nie zostać, to mnie po prostu śmiech pusty ogarnia, ale śmiech przez łzy. Czym oni się zajmują do ciężkiego licha? Jakie oni mają problemy dzisiaj w Polsce? Dzisiaj nie ma większych problemów w Polsce niż epidemia. Wszystko inne powinno zejść na dalszy plan. Jak będzie trzeba, to czy będę kandydatem na prezydenta, czy nie będę, będę przychodził pod ten pomnik i będę to codziennie mówił, że oszaleliście. Po
uplątały wam się priorytety. Zajmijcie się czymkolwiek innym. Może odwołajcie się do tego, co marszałek Piłsudski mówił o polskich politykach swego czasu i zmieńcie zajęcie. Ale na Boga, dzisiaj mamy jeden narodowy cel. Przeżyć epidemię na każdym wymiarze. I każdy polityk powinien o tym dzisiaj mówić głośno. Thank you.